28 października, a jakże wiosennie, poza tym, że liście spadają, to ciepełko miłe. Dzisiaj taka kopnięta Honda, czyli Hyundai. Samochód od pierwszego właściciela, krajowy, wbrew pozorom w takiej specyfikacji, czyli z silnikiem 1.6 benzynowym, z tych roczników, to tych samochodów jak na lekarstwie, jest kilka sztuk w ogłoszeniach. Samochód od pierwszego właściciela, krajowy, serwisowany, bezwypadkowy, więc można rzec, że wzorowy. Do tego bardzo ładny, niepoobijany i czysty. Zobaczcie sami. Hyundai 30 w nadwoziu kombi, 1.6, 135 koni, 2015 rok produkcji, 103 tysiące kilometrów, więc fajny przebieg. Samochód z rąk prywatnych, jeden właściciel, tyle lat. Jedyne uszkodzenie, no może nie jedyne, zaraz Wam pokażę jeszcze ryskę. To tutaj ma takie zarysowanie drobne na tym zderzaku, ale tak naprawdę to jest tak delikatne, że chyba zaraz wrócę, byle jaką pastę złapię i powinno to nawet zejść, bo to jest jakieś takie bardzo, bardzo drobne. A tak karoseria, zobaczcie, no po prostu jest wzorowa. Wczoraj go pozyskałem, więc dzisiaj myjnia za 5 zł w cudzysłowie i ładny, czysty wóz. Tu jest ta ryska, o której chciałem wspomnieć. To jest już zadrapane, wydrapane, więc z tym się nic nie da zrobić. Znaczy nie da się zrobić, no można tu pędzerka zrobić i pewnie to jeszcze wykonam. A tak poza tym w pięknym stanie karoseria. Dwa boki, wszystko idealne, nawet nie ma wgniotków takich typowo parkingowych, więc jest bardzo, bardzo ładny. Szary kolor, jak to mówią, taki niebrudzący, więc jest szary, grafitowy, coś takiego. Opony z kwiatkami, one mają śmieszne tutaj takie kwiatki, to są oryginały, więc już jakieś tam w miarę leciwe, czyli z 15 roku. Opona to jest Hankook, jego oryginalna jeszcze, no więc jakby mięsa dużo, rocznik jest jaki jest, mięsa bardzo dużo. Rocznik jest jaki jest, to już według uznania, jakie kto ma standardy, można jeździć, można wyrzucić, to już jak kto uważa. Więc tak one się prezentują, tarcze hamulcowe, z przodu wyczuwam lekki rant, klocka Wam nie zobaczy, trzeba było koło zdjąć. Więc jeśli chodzi o przód, a tył nie wiem, czy się dostanę, bo tarcza jest mniejsza i dalej, no lekko wyczuwalny rant, ta tarcza jest też niezła, tutaj także tylna. Dobra, idziemy do środka. Wersja nie jest to jakiś wypas, ale trzecia w cenniku, więc no nie wiem, jak wyglądała ta pierwsza, chyba tylko koła i kierownica. Szyby elektrycznie sterowane, tylko przednie, lusterka elektrycznie regulowane. Fotel ładny, bez jakichś tam specjalnych uszkodzeń, nawet bardzo ładny w porównaniu do Hond tylu letnich, to już to bym powiedział, że bardzo ładny. Kierownica zwykła, plastikowa, ale w bardzo dobrym stanie, nigdzie nie przecierana. Ma Bluetooth, ma też tryby zmiany wspomagania, czyli może być, zaraz Wam odpalę, zresztą pokażę, te tryby się zmienia tym guziorem i mamy tryb Sport, Comfort i Normal, więc on jest taki mniej czuły, bardziej czuły, to znaczy bardziej wspomagana jest ta kierownica lub mniej. Tutaj mamy tak, klimę manualną, przednia szyba, ale to nie jest podgrzewana przednia szyba, tylko po prostu nawiew na przednią szybę. Podgrzewana tylna szyba, raczej zakładałbym, że z lusterkami. Tutaj mamy dwa gniazdka 12-woltowe, jest AUX, jest USB, klimka, radyjko, no i sterowanie radiem w kierownicy też jest. Co jeszcze? I tyle. No i lampki. Wyczytałem w specyfikacji, że te lampki to były też charakterystyczne dla tej wersji wyposażenia, bo ta jakaś tam tańsza nie miała tych lampek, więc taki wypas. Tutaj jest schowek na okulary, fotel pasażera, również bardzo ładny, kanapa z tyłu, także wzorowa.
fajnym stanie, taki zdroworozsądkowy wóz, bo nie można tego samochodu nazwać ładnym, no tak przynajmniej według mnie. Może się komuś podobać, ale generalnie ta stylizacja jest taka po prostu zwykła, jak Toyota kiedyś. No ale samochód w miarę świeży rocznikowo w porównaniu do Hondy, no kilkanaście tysięcy tańszy niż Honda z tego rocznika, więc jakby różnica jest ogromna. Ma 103 tysiące kilometrów, zobaczcie, 6,5 litra na 100 km zużycie z jakiegoś tam dłuższego dystansu i to miejskie, bo to mamy z 74 godzin z 4000 prawie kilometrów, więc no niewiele pali, a jeździ jakoś tam w miarę przyzwoicie te 135 koni. Oczywiście trzeba zakręcić, żeby tu jakaś tam dynamika była lepsza, to trzeba pociągnąć tam po 5-6, ale generalnie przy takim trybie tam do 3000 obrotów to i tak w miarę się poruszamy i tak szybciej niż ruch w mieście. Skrzynia szóstka to dobra rzecz, bo te obroty nie są już takie wysokie. No dobra, no tutaj chyba tyle. Nie ma co tu więcej prezentować, nie ma tu jakiegoś wypasu. Ma to co powinien mieć taki zwykły samochód do przemieszczania miejski i czasem na jakiś może weekend. Brudno, nie myłem, zakurzone, no ale to nie ma to znaczenia. Samochód ma historię cały czas w ASO Kia, to jest jakiś, widzę, stara, bo to jest z maja 19, więc tam zaraz wam pokażę książkę, jest coś nowszego. Ten akumulator jest świeży, on jest jeszcze na gwarancji, nie wiem czy w tym, czy w zeszłym roku wymieniony, ale tak czy siak jest świeży. Motor z łańcuchem rozrządu, więc generalnie tu się nie powinno nic dziać, tylko trzeba dbać o zmianę oleju, tutaj olej był wymieniany co roku. A nierzadko jak we flotach jeżdżą te samochody, to co 30 tysięcy, więc no wtedy może się pojawić jakiś tam problem z poborem oleju. Dobra, wygaszam sprzęt. Z tyłu korbki, no ale jakby, no tak jest, no tak ma, no co poradzę. Isofixy. W bagażniku drugie gumy już nie wyciągałem. Są opony zimowe, tu jest roleta. Nawet nie zaglądałem, prawdę mówiąc. No ale one będą jego oryginalne, no więc też tam z 15 roku. TS850, czyli to są Continentale. No więc guma bardzo dobra. Moja taka ulubiona. Kiedyś na swoich wyścigach rajdowych używałem Pirelli Sotto Zero, a później używałem Continentala. Bardzo dobra guma. I na mokrym, i na błocie pośniegowym, i na śniegu. Wyłącznik poduszki pasażera. No i tu pokażę wam. Jest etui. Tu jest karta na ten... Nie, to angielski dla dorosłych. Tu jest karta na akumulator. Co tu mamy? 07, nie wiem co to jest, wrzesień chyba. Wrzesień, no to ma co, niecałe 2 miesiące ten akumulator, więc jest świeżutki. Może dzisiaj akumulator to nie jest jakiś straszny wydatek, bo tu 280 zł, no ale jest, lepiej mieć w kieszeni 280 zł niż nie mieć. No, tu jest specyfikacja. Bo tak trochę się podśmiechiwałem z pana, znaczy nie, może nie z pana, tylko pan mówił, że z lepszym wyposażeniem wtedy nie dawali. Pan starszy, no można mu wybaczyć, ale nie dawali. No były takie i z nawigacją, i z kamerą, i z czujnikami przed tym, no ale ten ma co ma. To nie wiem co to jest, tu jest książka gwarancyjna. Oprócz książki mam, zobaczyć, już nie będę tu prezentował, bo jakieś dane, ale są faktury za przeglądy, więc fajnie. A w książeczce... wygląda to tak. W 17 roku... nie wiem, jest 15, to jeszcze musi być. A co tu nie ma? O, jest. Jest coś, o co tu chodzi w tej książce. Tak. W 16, zobaczcie, 21 tysięcy kilometrów. W auto GT na Połczyńskiej, tam jest Hyundai i Mitsubishi. Mamy maj 17, 39 tysięcy kilometrów.
Maj 18, 54 tysiące km, maj 19, 68 tysięcy km. Wszystko w jednym serwisie Auto GT na Płoczyńskiej, pewnie tam też był kupiony. 81 tysięcy w 2020 roku, maj 21, 88 tysięcy km. No i co? No i tyle. No i generalnie teraz, tak, tu już pan przyciągnął, może kilometrowo nawet nie, no bo tu mamy raptem... No 15 tysięcy, no więc teraz się kwalifikuje, no warto wymienić, rok minął już w maju, czyli kilka miesięcy temu i ma kilkanaście tysięcy ten olej, więc można to zrobić, więc teraz praktycznie przegląd do zrobienia w tym samochodzie. No. Dobra, pokażę wam grubość lakieru. Teraz tak, 80. Widzę, że coś mój miernik przestał pipczyć, nie wiem czemu, przy pomiarze. Coś mu odbiło. 80 i nawet ten pomiar, tak widzę, że jest taki dość dziwny, bo do pełnych dziesiątek pokazuje, a nie 80 kilka czy 90 kilka. No ale niemniej jednak, no, rząd wielkości mamy i widać, że jest cały równy, wokół 70, 80, 90 mikrometrów. A miernik muszę skalibrować albo go wyłączyć, zresetować. Coś mu się pomieszało. 80, 80, 70, 80, 80, 80, daszek, 70, 80, 90, 80, 80, 80. Pokrzywa silnika 60, 70, 60. No i elementy wewnętrzne, zobaczcie, że już tylko zmierzę tak szybko w jednym miejscu, jakimś tam 40, więc no widać, że jakby jak najbardziej pokazuje prawidłowo, no bo elementy wewnętrzne zawsze są cieniej lakierowane, mają mniej, więc no cały oryginalny. Więc wóz wzorowy, wymarzony, bo od pierwszego właściciela, krajowy, nienakierowany, serwisowany w ASO, więc taka rzecz nieczęsto może spotykana, żeby to wszystko było w komplecie, jeszcze biorąc pod uwagę, że ten wóz ma lat 7. Zapraszam was na autoprofesja.com.pl, tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis, lub też inne auta. Polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam też do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube, będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak ta. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.